Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. A na ziemi Krzepickiej, gdzie przebiegała granica polsko-niemiecka, rozpoczęła się wcześniej. Podporucznik Berezowski i porucznik Pawelski, zaniepokojeni sytuacją na granicy, zlecili chorążemu Hummelowi wysłanie patroli co 2 godziny w celu zbierania informacji. W nocy, o godzinie 3:30, w podłężu królewskim padły pierwsze strzały w kierunku patrolu kolarzy Obrony Narodowej. O godzinie 4:45 niemieccy żołnierze z 1. Dywizji Pancernej przekroczyli granicę w miejscowości Starokrzepice. Oddane strzały były sygnałem rozpoczęcia II wojny światowej.